Więc Eli, powiedz, jaki masz protokół utraty wagi, jeżeli takowy masz i na co zwracasz uwagę swoim pacjentom? Po pierwsze, jeżeli niczego nie wypróbowali, to mówię im, żeby nie zaczynali od postów. Pierwsze, martwcie się sytością i byciem najedzonym. Musicie być najedzeni. Tak jak to mówi dr Cho, i to wyciągnąłem tak naprawdę od niego. Po pierwsze, jeżeli jesteś głodny, to poniesiesz porażkę. Musimy znaleźć jedzenie, które ciebie nasyci minus kalorie. Jedzenie, które podtrzymuje hormony pracujące na twoją korzyść, obniżając twoją insulinę i tym podobne. A więc skupiam się na zminimalizowaniu spożywania węglowodanów, zoptymalizowaniu białka. Tłuszcz jest również częścią diety dla energii, sytości i tym podobnych. Nie martwcie się o to, kiedy jecie. Jedzcie wtedy, gdy jesteście głodni. Parę tygodni później, gdy są mniej głodni, to zaczną naturalnie jeść rzadziej. To im mówię, ostatecznie zejdą z trzech posiłków do dwóch i wtedy można pracować nad postami, gdy się ściemnia. Wszyscy utykają w pewnym momencie, w martwym punkcie i miewają trudności, a więc możemy się starać o to, by przeprowadzali dłuższe posty, jeden posiłek dziennie. Jest to pewien proces. Na początek jedz lepiej, jedz więcej tych lepszych rzeczy. Nie bądź głodny, chodzi mi tutaj o łaknienie. A następnie cała reszta. Tak jak powiedział nam Robert, mieliśmy z nim wywiad godzinę temu i powiedział nam tak: chciałem stracić wagę przez wiele, wiele lat, jakieś 20 lat i byłem wiecznie głodny. A teraz mówicie mi, żebym jadł jeszcze więcej niż przedtem i straciłem jakieś 60 kilo. To po prostu fizjologia. Tak, to naprawdę zadziwia. No dobrze, to jaki rodzaj ćwiczeń zalecasz swoim pacjentom? Mówię ludziom, żeby po pierwsze zaczęli się ruszać, dlatego że większość z nich jest naprawdę zmęczona i obolała. Nie chce im się. Mówię im, żeby się nie martwili. Nie będziesz chudnąć ćwicząc. Ćwiczysz po to, żeby być zdrowym i w miarę upływu czasu, jak zaczniesz się lepiej czuć, to będziesz bardziej zmotywowanym do tego, żeby więcej ćwiczyć. To się dzieje nieuchronnie po paru tygodniach, paru miesiącach. A więc głównie skupcie się na treningu siłowym. Nie chcę, żeby spędzali godziny na bieżni. No chyba, że to uwielbiałam, to wtedy jak najbardziej. Przede wszystkim chcecie wzmocnić mięśnie, a więc zakładajcie ciężary. Niezależnie czy je podnosicie, czy też wykonujecie ćwiczenia z ciężarem ciała. Jeżeli jesteście leniwi, nie chce wam się, to korzystajcie z własnego ciała. Pompki, podciągnięcia, przysiad i do tego różne kombinacje. Po prostu się ruszajcie, ok? Pokazuję im, jak się robi przysiad, tak jak dzieciom, i po prostu to róbcie. Przysiady w oparciu o ścianę, ruchy ciągnące, takie jak wiosłowanie i pompki, cokolwiek, co zawiera dynamiczny ruch, to po prostu robili, dopóki już więcej nie mogą. Do momentu, w którym nie udaje im się już wykonywać ćwiczenia, a do tego niewiele trzeba. Jeżeli jesteś obolały, to dobrze. To oznacza, że wykonujesz dobrą pracę, jeszcze odpowiednio odpoczywaj pomiędzy. 2-3 razy tygodniowo dla większości ludzi jest wystarczającą ilością, żeby stymulować wzrost mięśni, żeby być bardziej wrażliwym na insulinę i czuć się świetnie. A czy rekomendujesz jakieś suplementy dla swoich pacjentów, takie jak magnez i witaminę D? Ostatecznie nie mam takiego zamiaru, ale kończy się zawsze skurczami lub ich poziom witaminy D jest niski. A więc witamina D, magnez i sole zawsze się pojawiają i większość ludzi kończy na tym, że je zażywa. Generalnie nie jestem zwolennikiem suplementów, bo nie wiem, co działa, a co nie i czy naprawdę czynią jakąś różnicę. Zarówno jeżeli chodzi o wegan i wegetarian, to zalecam im więcej witaminy D12 i tym podobnych, ale większość ludzi, magnez owszem, zazwyczaj wszyscy się po tym lepiej czują i większość ma podobnie z witaminą D. Wolę jednak im mówić, żeby wychodzili na dwór i łapali trochę słońca. Ty oczywiście wiesz, wiemy, że sen jest bardzo ważny dla zdrowego metabolizmu. Jakie jest twoje główne zalecenie i kotwica, jeżeli chodzi o dobry sen? Wiecie, higiena snu jest bardzo ważna, to oczywiste. Ludzie muszą najpierw zobaczyć swoje schematy i zauważyć to, co robią. Każdy z nas jest inny. Niektórzy po prostu za długo patrzą się w ekran, inni piją za dużo kawy za późno, niektórzy, nie wiem, śpią i stosują drzemki. Każdy jest inny, niektórzy są niespokojni. Musisz zrozumieć, gdzie się znajdują i poznać ich rutynę.
Sen należy priorytetować. Nie mam jednej porady, która zawiera wszystko, ale mówię im, że muszą mieć 7-8-godzinny sen. Jak to zrobić? To zajmie czas. Musisz zmienić twój schemat snu odrobinę. Jeżeli jesteś sobą, to unikaj kawy o późnych porach, unikaj późnego jedzenia, medytacja, nawet ćwiczenia. Jeżeli ludzie za późno ćwiczą, to są później nakręceni i nie mogą spać. A więc pracuję nad różnymi aspektami w zależności od osoby. Alkohol stanowi problem. Późne picie. Niektórzy piją wino wieczorem, zasypiają, budzą się i potem nie mogą wrócić do spania. A więc to jest gra detali, które zależą od osoby. A czy wy macie jakiekolwiek konkretne protokoły, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom w odpowiednim spaniu? Wiesz co, zauważyłem, że wszystkie, które wymieniłeś, są bardzo ważne. Wszystko to, co powiedziałeś. Ćwiczenie, woda, telefony komórkowe i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem, że bardzo pomocnym jest budzenie się wraz ze wschodem słońca. Spacer o świcie i po prostu obserwowanie wschodu słońca. Oczywiście nie ma na to żadnych badań, ale to naprawdę działa w przypadku wielu osób. Po prostu wstań wcześnie i idź na spacer. Ja to robię, tak samo moja żona. Podobnie, idź na spacer na koniec twojego dnia. To tak jak rytm dobowy i wiele dobrych rzeczy się wydarzy. Ten proces jest piękny, ja go uwielbiam, robię tak samo. Ja jestem zwrócony w kierunku wschodu, gdy się budzę z rana, to sobie siedzę, lubię trochę pomedytować, czytam, widzę jak się rozjaśnia i ostatecznie wschodzi słońce. To wspaniała rzecz, naprawdę ciebie odświeża i resetuje. Nie mam żadnych problemów z zasypianiem. Tak, moja zmiana, zmiana życiowa, zajęła mi 3 lata. Zdecydowałem się na zmianę mojego życia. Na końcu rzuciłem papierosy, ale najpierw musiałem zadecydować o tej zmianie. Następnie zdobyć wiedzę i zaimplementować ją w moje życie. Poprawną wiedzę oczywiście. Jednym z najważniejszych elementów mojej zmiany była moja poranna rutyna. Wstawałem codziennie o 5 rano, medytowałem, zaczynałem od afirmacji, czytałem. Nazwałem to porannym fenomenem. Jeżeli chodzi o książkę, sławną książkę Fenomen Poranka, to zmieniło wszystko w moim życiu. To zmieniło chemię mojego mózgu. Oczywiście. W tym samym czasie stosowałem dietę keto i dlatego rekomenduję wszystkim moim pacjentom. Znajdź swoją poranną rutynę. Czy ty masz swoją poranną rutynę? Tak, oczywiście. Prawdę mówiąc, czułem się, jakbyś mówił o mnie, gdy opowiadałeś o sobie. To dziwne. Wydaje mi się, że wiele osób, które podążają naszym stylem życia, kończy na podobnych nawykach. Nie wiem, co było pierwsze, ale lubię budzić się wcześnie. Nastawiam mój poranny budzik na godzinę 6, bo nie chcę zaspać, ale zawsze budzę się w okolicach 5. Gdy się budzę, to po prostu wstaję. Lubię medytować, lubię odrobinę poczytać, jakieś urywki. Lubię stoicyzm jako filozofię, więc trochę o nim czytam. Piję moją kawę i medytuję, a więc lubię mieć spokój z rana. A gdy wstaje słońce, to rozpoczynam mój dzień. Lubię, moja poranna rutyna to zamieszczenie tweeta i mój Instagram. Nie planuję tego, co zamieszczam. Chcę się po prostu obudzić i zamieścić to, co mi przyjdzie do głowy. Po prostu zaczynam pisać i rozwodzę się nad tym. Wydaje mi się, że dlatego ludzie lubią mój styl, ponieważ to tak jakbym do nich przemawiał. Naprawdę nie próbuję być wyszukanym i wysoce naukowym. Próbuję do nich przemawiać tak jak do ludzi, zwracać się prostymi sformułowaniami zamiast wyszukanymi. A więc owszem, oto moja rutyna. To co dobre, to starsi ludzie, którzy słuchają tego wywiadu. Musicie po prostu przetłumaczyć wszystko to, co Ilaya pisze na swoim Instagramie. A więc po prostu tam wejdźcie i sprawdźcie wszystkie informacje. Teraz dwa ostatnie pytania, Ilaya.
Co powinniśmy my, lekarze, razem, lekarze stosujący dietę niskowęglowodanową, co powinniśmy zalecać naszym przyjaciołom, żeby uczynić ich szczęśliwszymi, czy też nakierować na dobrą drogę, żeby sprawić, że uwierzą, że możesz wykonywać zawód lekarza z uśmiechem i szczęściem swoich pacjentów? Cóż, muszą... Nie wiem. Szczerze, to jest mi przykro z powodu moich kolegów, ponieważ nie wyglądają na szczęśliwych. Wszyscy są zestresowani. Gdy zapytam się ich, czy wydaje im się, że dokonują zmiany w życiu swoich pacjentów, to większość z nich prawdopodobnie odpowie, że w tym momencie nie. Czy wierzycie w swoje porady, czy czujecie, że wasze zalecenia dokonują dobrych zmian, czy wy się dobrze czujecie? Wielu z moich przyjaciół nie jest zdrowych. Mam kolegę, który miał zawał serca i był lekarzem. Oni muszą sobie zacząć zadawać te pytania. Czy są zdrowi? Czy wydają dobre polecenia i uważają, że tym samym czynią różnicę? Jak można to zmienić? Ponieważ widzą mnie i zauważają, że jestem szczęśliwszy. To też są ludzie. Lekarze to tylko ludzie, którzy mają takie same metaboliczne problemy, nawyki żywieniowe, wszystko takie samo. Muszą zacząć od siebie, zaznać spokoju i poczuć, że robią to, co im było pisane jako lekarzom. Nie ma innej drogi. Po prostu, nie wiem, muszą to zrobić. Wydaje mi się, że tak jak ty i my powiedzieliśmy na początku, nie możesz tego dokonać, jeżeli nie jesteś na to gotowy. Nie możesz kogoś zmusić do zmiany swojego życia. Musi nadejść odpowiednia chwila w ich życiu, żeby mogli wysłuchać tych porad. Tak mi się wydaje. Owszem, muszą przystąpić do działania. Ja czuję się jak na egzaminie, przynajmniej z anatomii. Bo przyszedł czas oceny. Oceńcie nas po tym filmie, co myślicie, jak to wyszło. Możecie nas zniszczyć, albo możecie nas wypromować, właściwie wypromować kanał, żeby poszedł dalej, a co trzeba robić, to Mateusz wam powie. Prosta sprawa, to jest ten moment, gdzie albo dajecie kciuka, albo walicie w kciuka, lub nie walicie w kciuka, to jest ten moment, gdzie subskrybujecie, o co was prosimy. Na tym polega nasza działalność, że my edukujemy, my próbujemy zmienić wam życie, a wy ewentualnie możecie rozważyć odwdzięczenie się nam walnięciem w kciuka, bądź zasubskrybowaniem kanału. Można pięknie żyć, kropka.